cześć. Dzisiaj będzie mniej poważnie. Ponownie wrzucam stary film. Powstał ponad 15 lat temu, a nadal jest aktualny. Jest to moja odpowiedź na wpisy typu konieczny jest drogi sprzęt, sprzęt jest najważniejszy, do lutowania KBC tylko minifala i inne tego typu podobne wpisy. Pomyślałem wtedy, poważnie? Nie da się? Potrzymaj mi piwo. Zobaczcie, co z tego wyszło. Oczywiście nie polecam tej metody ani takiego narzędzia. Chociaż pod jednym względem ma przewagę na przykład na T12, ale o tym będzie na końcu filmu. Czym jest ta przewaga takiej lutownicy nad na przykład T12? Duża pojemność cieplna, więc nie stygnie w czasie lutowania. Nie trzeba ustawiać tak wysokiej temperatury grota. Jak mówiłem na początku, nie polecam tej metody. Jest mało wygodna, mniej bezpieczna, ale czy jest zła? Dajcie znać, co myślicie w komentarzach.